Ken, mój kochany! Barbie, razem na zawsze i nic nas nie rozdzieli. Kochanie, tylko buziaczka. Jesteś piękna. Zostawcie szczęśliwą parę w spokoju. Hej, dzieciaku, co ty tu robisz? O, Ken i Barbie biorą ślub. Co to takiego? Plastikowe trzęsienie ziemi. Przestań! Już! A kogo my tu mamy? Pannę młodą Barbie. Pożegnaj się ze swoją lalką. Spadaj, Michael! Wszystko zepsułeś. Frajer! Barbie, uratuję cię! Wszystko okej? O, nie wyglądasz za dobrze. Myślę, że ślub jest w niebezpieczeństwie. Tak, mam pomysł. Skochana, pomóż mi. Witamy w salonie piękności dla lalek. O, gdzie jesteśmy? Cześć, jestem Barbie. Pomocy! Hej, słyszysz mnie? Musimy się spieszyć. Tylko spójrz na mnie. O, to katastrofa. Ale masz szczęście, że tu jestem. Zaczniemy od relaksującego prysznica. Prysznica? Może i masz rację. O, mam nadzieję, że to pomoże. Zaufaj mi, bestii. Dodamy jeszcze trochę piany i gotowe. Wygląda dobrze. Podoba mi się. Klucz to czystość. Teraz pozbądźmy się wszystkich dodatkowych rzeczy. Gratulacje! Udało się! Wyglądam jak panna młoda? Kontrola! Stań na to! Cokolwiek powiesz! Barbie, wszystko w porządku? Nie bardzo. O, nie jestem już piękna! Ale to niesprawiedliwe! Musimy otworzyć wszystkie te komórki. A potem będziemy tak piękne, jak tylko zechcemy. Chyba od tego zaczniemy. Zrobimy sobie smaczną przerwę? Hej! Stój, wszystko ci się pomyliło! To idealne lekarstwo na pryszcze Barbie. Nie stój tak, Barbie! Pomóż mi! Musisz wyglądać idealnie. Jesteśmy na najlepszej drodze do sukcesu. Aciu! Kontynuujmy. Możemy użyć tego. Zadziałało? Juhu! Robimy w fiestę! Mary, najpierw piękno, a potem zabawa. Masz rację. Odświeżający masaż przywróci ci dawną twarz. O, nie mogę się doczekać, aż zobaczę się w lustrze. Jest jeszcze wcześnie. Zapomniałyśmy o maseczce nawilżającej. Ładnie wygląda, prawda? Już prawie. Ale co dalej? O tak, zdejmowanie maski. Dzień dobry, piękna. No dalej, wstawaj! Jak wyglądam? Po prostu cudownie. Ale twoje nogi... Okropność! Gorzej już być nie może. To już koniec. Nie panikuj, załatwimy to. Nasz kalendarz piękności wie, co robić. Depilacja. Dlaczego ja wcześniej o tym nie pomyślałam? To działa. Łatwiej się nie da. Zobacz, co potrafię. Trzymaj się. A teraz zabawna część. 3, 2, 1. Dalej! O, rany! O, nie będziemy już tego potrzebować. Idealna skóra lalki. O, ale jeszcze nie skończyłyśmy. Odwagi! O-o, zaszło nieporozumienie. Gdzie moja ręka? Nie ma jej już z nami. Hej! Dziewczyny, wszystko okej? Wow! Hehe, to twoje? Znalazłyśmy zgubę. W samą porę. O tak, i ręka jest na swoim miejscu. Jesteśmy najlepszym zespołem lalek. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co tam jest. O, wpadłyśmy w huragan! Pomocy! Zaczyna się polowanie na lalki. Gotowe czy nie? Nadchodzę! A, dinozaur! Prawdziwy! Nie jedz nas! Pomocy! Barbie jest w niebezpieczeństwie! Moje włosy! Puszczaj! Dawaj, kolego! Michael, znowu ty? Wynoś się z mojego pokoju. O, Barbie, jak się masz? Hej, ty! Puszczaj ją! To nie działa. Jest tylko jedno wyjście. Barbie, od teraz masz nowy prys. O, co się stało? Nie, moje włosy!
kwestii, nie panikuj. Wybierzemy ci nową fryzurę. Chodź, bo eksperymentujemy. Podoba ci się? Nie ma mowy. A to? Tak lepiej. A co powiesz na to? Nic już nie wiem. Kochani, pomóżcie. Którą fryzurę powinnam wybrać? Pierwszą, drugą, a może trzecią? Napiszcie w komentarzach. O, podoba wam się to? Dobry wybór. Trzymaj się, Barbie. Już prawie skończyłyśmy. Ale brakuje paru ładnych kokardek, prawda? Czekaj, co to jest? Niechlujne brwi. Tak być nie może. Dziewczyno, możesz na mnie liczyć. Żadnej magii, tylko penseta. O, jesteś cudowna. Ale nie możesz iść na wesele z takimi paznokciami. Następny jest manikir dla lalek. Nie mogę się doczekać, aż zaczniemy. Będzie tak ładnie. Hej, poznaj moją kumpelę. To Wanienka do rąk. Kochanie, chodź tutaj. Ciciu, wow, to jest... Jasne, to jednorożec. Smacznego, skarbie. W porządku. A teraz? Wiesz, co robić. Nie zawiedź mnie. Im więcej brokatu, tym lepiej. Jesteś najlepszym zwierzakiem na świecie. A oto sekretny składnik do kąpieli. Kochani, który lakier do paznokci powinniśmy wybrać? Ten czy ten? Piszcie w komentarzach. Różowy, jasna sprawa. To odpowiednie na ślub. Bestii, mam różową niespodziankę. To arcydzieło. Wow, ślubny manikir. Przepraszam, to ważny telefon. Mówi Mary. Sidzi, wow. Plaża, piasek, słońce. Już do ciebie lecę. Barbie, poradzisz sobie beze mnie. Zobaczmy, co ma dla nas kalendarz piękności. Kosmetyki. Uwielbiam to. Poradzę sobie z tym. Ha, jestem mistrzynią makijażu. Wygląda świetnie. Przejdźmy do ust. Nie, to nie tak. Ken mi tego nie wybaczy. Dobrze, zacznijmy od początku. Przejdźmy do planu B. Gotowi na niespodziankę? W takim razie zaczynajmy. To dobry początek. Teraz zróbmy makijaż oczu. Oczywiście różowy. A teraz czas na odrobinę różu. Doskonale. A na usta delikatna koralowa szminka. I ostateczna sztuczka. Udało mi się. Ale co to za ślub bez pięknej sukienki? Pusta szafa. Nie to. Pomocy, pomocy. Mamy problem. Masz nową sukienkę? Wyzwanie przyjęte. Barbie, będziesz najpiękniejszą panną młodą. O, to prawdziwa sukienka księżniczki. I ostatni akcent. Kochana, to dla ciebie. Wow, wymarzona sukienka. Chodźmy ją przymierzyć. Jak wyglądam? Ale nie możemy zapomnieć o welonie. Ken, idę do ciebie. Kochanie, jestem. Skarbie, wyglądasz pięknie. To wszystko dzięki Abby. Dziękuję, kochana. Jesteś najlepsza. Teraz zróbmy sobie przerwę na film. Cici, wow, ale to ekscytujące. Wampiry są takie ciekawe. Wybaczcie, ale jesteście strasznie nudni. Para wampirów to co innego. Cześć, jestem Abby. A to jest wasza nowa krypta. Czujcie się jak u siebie w domu. I jak wyglądam? Oto nadchodzi moja królowa. Ogłaszam was mężem i żoną. Super! W końcu! O, a to wasz prezent ślubny. O, wielkie dzięki. Akurat robiłem się głodny. O, jaka słodka. Tymon, musisz z tym skończyć. To niesprawiedliwe. Teraz powiedz cheese.
Rodzina królewska adoptowała bezdomną dziewczynkę? Jak oni mogli coś takiego opublikować? Słyszałeś to, kochanie? O, cześć, mamusiu! Biedactwo. Naprawdę musimy cię odświeżyć. Te ubrania idą do śmieci. Chodź ze mną, kochanie. Laura! O, skarbie, tak nie może być. Przygotuję ci miłą kąpiel. Hej, nie widzicie, że zajęte? Laura, zamknij oczy. Nie podglądaj. O-o. Chodź, Laura. Jestem pewna, że ci się spodoba. A oto ładna, krwawa bomba do kąpieli. Wow! Fajnie, podoba mi się. Dobra, kochani, pomóżcie mi. Jak mam doprowadzić Laurę do porządku? Po prostu nie mogę się zdecydować. A, racja. Dzięki. Ta myjka będzie w sam raz. Wow, ale to dziwne. Kolacja już prawie gotowa. Znowu próbujesz ją zjeść? Masz, przeżuj to! Och, moje włosy są poplątane. A teraz umyjmy ciebie. Dalej, kochanie, zamknij oczy. Właśnie tak. Robi mi się tu naprawdę zimno. Mama już idzie. Cici, wow! Ale super! A oto nasz plan totalnej wampirzej metamorfozy. Jest taki ogromny. Przestań, Laura! Znam lepszy sposób. Gdzieś to miałam. O, proszę! Hej! Nieważne. No i jak wyglądam? Jak zwykle, wasza wysokość, jak milion dolców. Naprawdę? Świetnie. Uwaga wszyscy! Szybko lajkujcie! Moje królewskie życzenie jest waszym rozkazem. A teraz szybko, wracać do pracy. Proszę, to nasz super specjalny środek przeciw pryszczom. Tak! Ta złota maseczka naprawi wszystko. To dopiero potęga luksusu, prawda? Dalej, nałóżmy ją. A teraz ustawimy timer. Tik, tak, tik, tak. Aha, teraz zobaczmy efekt. Czas zdjąć tę złotą folię i... Wow, to jak prawdziwa magia! Następny krok to stylowa fryzura. Zaczynamy! Mam cię! Chodź tutaj! Hej, to była pułapka! Mamusiu! Au! A? Laura? A w sumie to wiesz, śmiało, gryź mnie! No dalej, gryź mnie już! Dobra, czas dać ci nauczkę! Wow! Wow! Dobra, przestań! Nigdy mnie nie pokonasz! Tak, to się jeszcze okaże! Może to cię uspokoi! Pomocy! Utknąłem! O, kochanie, odłóżmy to, proszę! No. Cześć, kochanie! Wybacz, jesteśmy trochę zajęte metamorfozą. O nie! Moje kły! To takie upokarzające. Okej, jesteś gotowa na nasz eksperyment? Jeden lok. O, spójrz tylko na te luksusowe loki. Puszku, potrzebujemy tu kokardki. Wyglądasz cudownie. Hej, mamo, co mamy zrobić z tymi spinkami? Mam pewien pomysł. O tak, to będzie przezabawne. O, wyglądasz uroczo, tatusiu. Tak, absolutnie. Tak uroczo. Ach, to wspaniały dzień na zupełnie nową przygodę. Nie mogę oddychać. Tymon, musisz coś zrobić.
Cóż, jest tylko jeden sposób, by to naprawić. Wow! Czy ja właśnie stałam się wampirem? What? Witamy w szeregach nieumarłych. Na szczęście nic jej nie jest. Od teraz oficjalnie jesteś wampirzą księżniczką. To mucha. Pycha. O, kochanie, nie wiesz, że wampiry piją krew? To wspaniałe. A co to za zapach? Okej, musimy podjąć zdecydowane kroki. Rany, skąd się wzięły te śmieci? Nie martw się, kochanie, umyjemy cię w mgnieniu oka. Chyba widzę swoje odbicie. Uśmiechnij się do nas, Laura. W porządku, nadszedł czas wybrać ci chłopaka. Niech wygra najlepszy. Nie martw się, kochanie, będziemy przy tobie. A oto pierwszy kandydat. Witam. Nazywam się Adam i jestem wyjątkowo bogaty. Nie! Jednogłośnie nie. Jesteś zdyskwalifikowany, dziadku. O, co za cios dla mojego ego. O, a kto to u licha jest? O, hej! Au! Myślę, że pomylił adres. Ale ja jestem spoko. I tak bardzo kocham Laurę. Tak, nie potrzebuję takiej miłości. Spadaj stąd, molu książkowy. Ej, to nie fair. Och, co za kujon. Wow, w końcu jakiś konkret. Jestem Daniel i będę walczył o rękę Laury. Och, Daniel, jakie piękne imię. Nie martw się, obiecuję, że dokonasz właściwego wyboru. Laura, jesteś gotowa na naszą pierwszą randkę? Co? O, to jest okropne! Wiesz co? Już nieważne. Moja sympatia właśnie mnie rzuciła! Nie smuć się. Możemy to naprawić. O, zdecydowanie. Zostawcie to wszystko mnie. Kochanie, przestań w tej chwili. Właściwie to w ogóle przestań się wtrącać. Dobrze, pierwszy krok to wymoczenie rąk. Okej, musimy podjąć zdecydowane kroki. Pozbądźmy się tego brudu. Wow, ale super! Hej, tak nie można, młoda damo. Nadszedł czas przyciąć te pazury. Gotowa? Do startu? Start! Manikir to łatwa sprawa. Widzisz? W międzyczasie wybrałem lakier do paznokci. Krwista czerwień to jedyny kolor, który będzie jej pasował. Hej, kochani, pomożecie nam podjąć decyzję? Który kolor bardziej mi pasuje? Zielony czy czerwony? Powiedzcie nam, co myślicie w komentarzach. Czerwony? Naprawdę? Tak, podoba mi się. O, zapłacisz za to, że mnie tak potraktowałaś. Na czym to skończyliśmy? A, właśnie. Nie martw się. Precyzja to moje drugie imię. Jakie piękne! Też mi coś. To jest prawdziwe piękno. Król Tymon nigdy nie przestaje zadziwiać, co? Okej, to kolejny krok naszego planu. Teraz zobaczmy, jak wygląda twój makijaż. Jestem gotowa tylko, kiedy ty będziesz. Świetnie. Gdzie się podziały moje kosmetyki? W łóżku! Wiedziałam. Oddaj mi moje rzeczy. To rozkaz. Ha, taki jesteś? Zobaczmy, czy te świeże robaki zmienią twoje zdanie. Proszę bardzo. O wiele lepiej. Najpierw równomiernie nałożymy podkład. Teraz popracujemy nad cieniami do powiek. Właśnie tak. A teraz dodajmy trochę koloru. Wyciągnijmy czerwoną kredkę do brwi i poprawmy luk odrobiną brokatu. Teraz czas na róż do policzków. O rzęsach też nie można zapomnieć. A ta jasna szminka dopełni twój arystokratyczny look. Chodź spojrzeć na naszą córkę. Moja mała księżniczka jest taka piękna.
Czekajcie, naprawdę tak myślicie? Fajnie! Och, ale zupełnie zapomnieliśmy o twoim stroju. No to naprawmy to! Gotowi? Zaczynamy! Zaraz wracam. Zobaczcie ten look w stylu Hardy Win. Nie podoba wam się? No dobra. To co powiecie na ten uroczy i zabawny strój? Nie, nie ma mowy. O! Mamo! Tato! Chyba znalazłam! O, kochani, naprawdę teraz wyglądasz jak księżniczka. Ale do tego stroju musimy dobrać ci buty. Wow, są w moim rozmiarze. Jakie piękne. Wow! Tak, musisz się nauczyć w nich chodzić. Cóż, dam z siebie wszystko. Jedna stopa przed drugą. Dzieci dorastają tak szybko. Przy okazji, moja królowo, nie mów mi, że zapomniałaś o zaproszeniu na ślub. Spóźnimy się na ceremonię. No to lecę. Biedronko, wyjdziesz za mnie? Tak, tak, wyjdę. Jej, cieszymy się razem z wami. Teraz czas na rzut bukietem. Rzuć tutaj! Do mnie! Nie, to moje! Ach, ci śmiertelnicy i ich małe walki. Au! Wow, muszę to złapać. Jest mój! Proszę, panie, postarajcie się zachować spokój. O nie, spójrzcie tutaj! To Biedronka! Ona nie żyje! Nie może być. Ona nie oddycha! O, nie mogę uwierzyć własnym oczom. Niemożliwe! Cóż, dojdę do sedna tej sprawy. Plag, pazury! Hej, co to ma znaczyć, czarny kocie? Miłość mojego życia właśnie została zamordowana. Muszę znaleźć złoczyńcę stojącego za tą zbrodnią. Ale jak zamierzasz to zrobić? Cóż, najpierw przesłucham podejrzanych. Co? O, ale ja nic nie zrobiłam. Popełniasz błąd. A wy, jak myślicie, kto zabił Biedronkę? W porządku, mamy trzy podejrzane. Jedna z nich to zabójczyni. Okej, detektyw Miał zajmuje się sprawą. O, kochana! Dobra, czarny kocie, weź się w garść. Jesteś profesjonalistą. Pamiętasz? Potrzebuję latarki. O, mleko. Niezłe. Aha, znalazłem wskazówkę. Kieł wampirzycy, co? To dopiero podejrzane. Co? Nie, nie wyciągaj pochopnych wniosków. Hej, spójrzcie, to naprawdę jej kieł. Czekajcie, wiem. Wiem dokładnie, co się dzisiaj stało. Wszystko potoczyło się tak. Biedronka rzucała swój bukiet. I wtedy Kornelia rzuciła się, żeby ją ugryźć. To wcale nie było tak. Słuchaj mnie. Nie mogę w to uwierzyć. Co za podłość. Hej, co ty wyprawiasz? Słuchajcie, przysięgam, jestem niewinna. Proszę! Przyznaj się, to twój kieł, co? Dobra, teraz to już naprawdę się o to prosisz. Co się ze mną dzieje? A, próbujesz oszukiwać, co? Dobra, dobra, poddaję się. Powiem ci, co się naprawdę stało. Chyba. Stałam tam i piłam mój krwisty koktajl. I wtedy zobaczyłam to! Ja po prostu nie mogę się oprzeć. I wtedy zdarzył się ten niezręczny wypadek. Tak, wiem, to żenada. Ale dokładnie tak było. Więc to był fałszywy trop. Hej, mały kolego, tęskniłam za tobą. O wiele lepiej. Muszę to jakoś rozgryźć. Hej, przestańcie mi przeszkadzać w śledztwie. Ale my chcemy pomóc. Tak czy inaczej, czegoś mi brakuje. Rozumiem. Złoczyńca zostawił jakieś ślady. Bleh. Cóż, zobaczmy, dokąd one prowadzą. Aha,
nasze prezenty ślubne. Na pewno znajdziemy tu jakieś wskazówki. Drapak? Nieźle. Nie, przestań! Nie mogę się tu rozpraszać. Tu musi być jakaś wskazówka. Coś tu jest. A, bingo. Dziwne to pudełko. To mój prezent ślubny dla was. Czego ty w ogóle ode mnie chcesz? Tada! Chcę hasło do tej skrzynki. Mam je tutaj. Ale trochę się starło. Dobra, w takim razie musimy cofnąć czas. Zobaczmy, co my tu mamy. O, to będzie takie ekscytujące. Mam nadzieję, że spodoba im się moja niespodzianka. To będzie bomba! Mój Boże! Hej, kochani, widzieliście hasło? Jeśli tak, powiedzcie nam, co to było w komentarzach. Cici, wow! Świetnie wam poszło! Dzięki za pomoc! Sprawdź, co tu mam. Znalazłam hasło. Dzięki, Cornelia. Dzięki temu wszystko jest o wiele łatwiejsze. Serduszko, buźka, ogień i przycisk lajka. To bomba! Tak, dobre, co? A? To wszystko? Niespodzianka! Nie było fajnie? Hej, patrz! O, niemożliwe. Jak ja się stąd wydostanę? Co to w ogóle jest za dziewczyna? To naprawdę nie wygląda dobrze. O, gdzie jest to głupie wyjście? Znalazłam. Wreszcie wolność. Nie tak szybko, kochana. Nie mogę cię jeszcze puścić. Skoro już przy tym jesteśmy, nie pamiętam cię z listy gości. To naprawdę jest dość podejrzane. Ale ja... Ja tylko... Jesteś teraz naszą główną podejrzaną. A teraz przyznaj się. Zabiłaś Biedronkę, prawda? Daj mi tylko chwilę, żebym sobie przypomniała. O-o, wygląda na to, że ktoś wymazał mi pamięć. Wow, co to w ogóle znaczy? Co za dziwaczka. Chwila, chyba rozumiem. To musi być jakiś szyfr. Hej, gdzie ona idzie? I dajcie mi już spokój. Hej, stój! Puśćcie mnie! To jest rozkaz! Teraz wiemy, czyja to jest wina. Nazywam się Kane i przyszedłem wam pomóc! O nie! Tylko nie on! Ten generator losowych imion odpowie na wasze pytanie. Kto zabił Biedronkę? Hello Kitty? O, wiedziałam. No teraz to ja już nic nie rozumiem. Spójrzcie tylko na to. O, jak idealnie. Chwileczkę. Hello Kitty buja się w czarnym kocie? No, to wszystko wyjaśnia. W końcu przyłapaliśmy się na gorącym uczynku, kotku. Wszystko jest już jasne. Kitty zawsze chciała wyjść za czarnego kota. Dlatego wtrąciła się w ślub. Uświadomienie sobie tej zdrady złamało Biedronce serce. I umarła na miejscu. O czym ty mówisz? Wy jesteście winni i zapłacicie za to. Macie gołąbeczki. Popełniasz błąd. Patrzcie, trzęsą się jak galareta. To jakieś totalne nieporozumienie. Najpierw spójrzcie na to. To nasz rodzinny album. Zobaczcie, jacy byliśmy malutcy. Czarny kot to mój brat. Ups, ale wtopa. W porządku, Kitty, pokażmy im nasze znamiona. Patrzcie, są takie same. No cóż, to był kolejny ślepy zaułek. Szybko, rozwiąż nas już. Fiu, to było straszne. Myślę, że to było dla mnie zbyt wiele emocji. Wow, wow! Spokojnie, kotku! Oj! Wiem, że to ty za tym stoisz. Nieprawda, to była Kitty. Mówiłam już, że tego nie zrobiłam. Ten motyl nie jest czym się wydaje. O nie! On mnie rozgryzł! Władco Ciem, musisz się bardziej postarać, żeby mnie oszukać. A więc to ty jesteś naszym winowajcą. W końcu to rozgryzliśmy. Nie ma co do tego wątpliwości. Zabiłeś moją Biedronkę. Masz!
Czego ode mnie chcecie? Chcemy, żebyś odpowiedział za swoje zbrodnie, łotrze. W porządku. Cisza przed sądem. A teraz przyznaj się. Co? Nie, nic nie zrobiłem. A właśnie, że tak! Czarny kot i Biedronka właśnie mieli się pobrać, ale wtedy władca ciem wyciągnął broń i... Hasta la vista, Robalu! Bzdura! Wysoki sądzie, wcale tak nie było! Para stała właśnie tutaj, gdy z cienia wyłonił się obmierzły wampir władca ciem. Chyba mam lepszy pomysł. No i stało się! Pojawił się władca ciem i oszołomił wszystkich swoim świetnym wyczuciem gustu. Ale on wszystko zepsuł, trując Biedronkę swoimi toksycznymi perfumami. O, to jest słodkie. Czekajcie, wiem! Ja... nie, nic nie wiem. Co? Weźcie, zapomnijcie o tym wszystkim. Powiedz nam, co się naprawdę stało. Nic wam nie powiem. W takim razie zmuszę cię do mówienia. Spójrz tutaj! Czy te motylki nie są po prostu najsłodsze? O nie! Wygląda na to, że ta roślina jest bardzo głodna. Nie! Nie rób tego, proszę! Powiem ci wszystko! Planowałem ostateczny upadek Biedronki. To była genialna intryga! Nie taka jak każda, którą wymyślę. Poważnie! Tu jesteś, władco ciem! Przygotuj się na porażkę! Ha! Żegnaj, mały szkodniku! Jesteś winny! Jesteś skończony, władco ciem! O tak, teraz naprawdę oberwiesz kolego! A, nie, proszę nie! Czekajcie! Ja żyję i mam się dobrze, naprawdę! Nie rozumiem. Widzicie? Nic mi nie jest! O, nie czuję się za dobrze! Biedronka żyje? Wypuśćcie mnie stąd już! Ale widziałam, jak umarłaś na własne oczy! No, widzicie? No dalej, dalej! Gdzie jest to głupie wyjście? Cóż, poczekajcie, wszystko wyjaśnię. Czarny kot i ja właśnie mieliśmy się pobrać, ale wtedy... usłyszałam sygnał awaryjny i musiałam działać szybko! Tu jesteś, władco ciem! Pożegnaj się, mały szkodniku! Proszę, tylko nie lustro! O nie! Ha! Dobrze ci tak! Potem dostałam kolejny sygnał i też musiałam się temu przyjrzeć. Rany, ale to była walka! A potem, no cóż, przepraszam, że przerywam, ale to nie koniec historii. Kiedy odzyskałam przytomność, Biedronki nigdzie nie było. Gdzie ona uciekła? Więc postanowiłem wysłać Akumę na jej poszukiwania. W porządku, no to w takim razie, kto to jest? Rany, Julek, to przez cały czas był manekin. Juhu, miłość mojego życia jest cała i zdrowa. Cóż, do zobaczenia. Jej, uwielbiam szczęśliwe zakończenia. Zgadza się. Uch, nienawidzę tych łzawych romansideł. O, a kogo my tu mamy? Nikt was nie nauczył, jak się dzielić? W takim razie ja się tym zajmę. Zacznijmy show! Ach, to ten wykonawca, którego wynajęliśmy. Dzięki, tato! O, to najlepsze urodziny ever! Kasa z góry, koleżko. No tak, tyle wystarczy? Oczywiście! Jesteś we mnie zakochany. I będziemy razem. Ja jestem w tobie zakochany. Daj mi to! Hej, to niesprawiedliwe! To moje! Ale kochanie! Żegnajcie! Proszę, tato, wróć! Odchodzę. Z miłością mojego życia. Teraz jestem dziewczyną milionera! Adam, wychodzimy! Za mną! Jak sobie życzysz, pani. O nie! Jak mogłeś to zrobić, tato? Nie czuję się za dobrze. Trzymaj się, mamusiu! Nie panikuj, dobrze? Co my teraz zrobimy? O, Adam, myślałam, że mnie kochasz! Wybacz, mamo, nie mamy innego wyjścia. Już mi lepiej. Czuj się jak u siebie, kochanie. Jak to niewygodnie. Dobrze, że mam teraz kasę na zbyciu. Proszę bardzo. Będziemy tu tacy szczęśliwi.
Tak, tylko to, co najlepsze dla ciebie, kochanie. Zgadza się. Złota nigdy za wiele. Fuj, nie teraz, mój drogi. Czas na zakupy. Wow, spójrz tylko na to wszystko. Nieźle. Kochanie, postaraj się nadążyć. Taka bogata wampirzyca jak ja też powinna mieć fajne auto. Ach, marzenia naprawdę się spełniają. Zakupy potrafią tak męczyć. Czas na relaks. Dzięki. Ach, naprawdę urodziłam się do takiego życia. Tylko nie wchodź mi w drogę. O, czego ty chcesz? Ha? Co ty robisz? Courtney, wyjdziesz za mnie? Okay. Oczywiście, że tak, kochanie. To nie do wiary. Ten zdrajca! Znowu to samo, mamo. No dalej, obudź się. O, niewiarygodne. Skończyłam z tobą. O, tatusiu, tak bardzo za tobą tęsknię. Byliśmy wtedy tacy szczęśliwi. A co my tu mamy? O, nie mogę na to patrzeć. Wow, co to za sztuczka? Przydałaby wam się wiedza łowcy wampirów. Mamy tu do czynienia z wampiryczną hipnozą. To stara i potężna magia. Adam jest teraz w wielkim niebezpieczeństwie. Jak możemy go uratować? Macie szczęście, bo łowca wampirów to ja. Co tu się w ogóle dzieje? Gotówka z góry. Jasne, proszę pani. Wow, macie sporo kasy, co? No to do roboty. Czas na polowanie. Co to za smród? Tak być nie może. O tak! Gotowe, drogie panie? Nasz plan ataku. Ta wampirzyca jest teraz na celowniku. Dobra, to tu. Jestem pewna, że będzie dobrze mija. Halo, jest ktoś w domu? No już, otwierać. Proszę pani, wszystko w porządku? Dajcie mi chwileczkę. Dziwna jest. Dorwę cię tak czy inaczej. Pomogę pani. Nie trzeba dziękować. Gdzie ja jestem? Jesteś w mojej kryjówce, skarbie. Przepraszam, to nie te drzwi. Wampirzyca tam jest, musimy uciekać. Mamusiu, boję się. Macie, to powinno pomóc. A ja naprawdę muszę już lecieć. Już po nas, mamo. Tu jesteście. Dobra, koniec zabawy. Damy radę, mamusiu. Jesteś tego pewna, kochanie? A, niech mi ktoś pomoże! Jak śmiesz krzywdzić moją córkę? Nie ujdzie ci to na sucho. Zejdź mi z oczu. To były moje ulubione buty. Teraz przegięłaś. Nie sądzę, koleżanko. Mia, wszystko okej? Musimy się stąd wynosić. Tak, uciekajcie, cykory. Zaraz, czy ja czymś nie zapomniałam? Cześć, słodziaku! Tak, nawet o tym nie myśl. Ta kryjówka jest dla mnie za ciasna. Narzeczona milionera nie może mieszkać w takich warunkach. Czy to nie jest po prostu niesprawiedliwe? Masz, łap! Kochanie, ja... Och, co za nieudacznik. Wszystko muszę robić sama. Koniec, przeprowadzamy się. Zwolnij trochę, kochanie. To była katastrofa, mamusiu. Chyba jesteś ranna, skarbie. Niech mama się tym zajmie. Jakoś pozbędziemy się tego złoczyńcy. Co? Mamy dzisiaj gości? Dobry wieczór. Proszę wejść. Dobra, teraz to mój dom. Nie ma tu dla was miejsca. Dalej, wynoście się. Proszę, tato, przestań! Okej, dzieciaku, czas na ciebie. Ją też stąd zabierzcie. Zło znów wygrywa. Dalej, już tu nie mieszkacie. Dobra, ale to i tak zabieram ze sobą.
A teraz uciekajcie, żebym was tu więcej nie widziała. No cóż, najpierw musimy znaleźć jakieś mieszkanie. No tak, prawie zapomniałem. Czas na obiad. Nie mogę się doczekać. Kim ty w ogóle jesteś? Proszę, nie mamy już dokąd iść. Właśnie straciłyśmy dom. Macie przy sobie gotówkę? Ani centa. Co mam z nimi zrobić? Pomóc im czy je przegonić? Głosujmy! No cóż, jeśli naprawdę tak myślicie... Opowiedzcie mi waszą historię. Co się wam stało? Widzi pan... O nie! Nasz ślub! Spóźnimy się! Och, ale ja nie jestem jeszcze gotowa! Jesteś oszałamiająca, kochanie. Na razie trzymaj się ode mnie z daleka. To okropne! Ale jakoś przez to przejdę. Wszystko gotowe. A teraz czas się przebrać. Nuda! Jakie to nie modne! Po prostu okropne. A to jest jeszcze gorsze! Pomogę ci, mój nietoperku. Będziesz najpiękniejszą panną młodą na świecie. Obiecuję. O, co ty planujesz? To dla ciebie. Nie podoba mi się to. Przestań już mi przeszkadzać. Hej, to całkiem ładne. Cici, wow! Nasz ślub jest uratowany. Więc jak wyglądam? Jak milion dolarów. Chyba jednak do czegoś się nadajesz. Haha, doskonale. A potem wygoniła nas z naszego domu. Och, to takie smutne. Ale mam chyba pomysł. Chodźcie, panie. Tylko szybko. Dobra, teraz twoja kolej. Nie, po prostu nie mogę. Ruszajmy w drogę. Całkiem miękkie lądowanie, co? Tak, ale ten smród jest fatalny. Ups, pomogę pani. Teraz na pewno pokonamy tą wampirzycę. Hej, dzieci i topory nie chodzą parami. Musimy wymyślić plan walki z wampirzycą. Hej, kochanie, zobacz, co znalazłam. Jesteśmy gotowi. Wampiry mają moce, ale mają też słabości. I właśnie w ten sposób ją pokonamy. Zaczynamy trening! Szybciej! Szybciej! Prawy sierpowy! Teraz lewy! Au! Nieźle, pani Mary, nieźle! Dopiero co byłam na paznokciach! Ach, to mnie wkurza! Dobrze mi idzie? Heh, całkiem łatwe, co? Myślę, że sport to naprawdę moja bajka. A ja lepiej zostanę przy paznokciach. Żadna wampirzyca nie może się równać z czosnkiem. Tak, bardzo imponujące. Proszę bardzo, Mia. Ta paskudna krwiopijczy nie oberwie. W porządku, jesteście gotowe. Powodzenia. Twoje kły wyglądają dziś szczególnie uroczo, kochanie. Wiem, skarbie. Czy bierzesz sobie tego oto Adama za męża? No, biorę. W takim razie ogłaszam was mężem i... Nie! Dasz radę, kochanie? Ale dlaczego? O, jak śmiesz! Upsi! Zrujnowałyście mój ślub. Zajmę się tym, mój nietoperku. Nie wywiniecie się z tego. Hej, musicie mi pomóc. Potrzebuję mocy waszych lajków, żeby wygrać tę walkę. Fajnie, dzięki. Tego właśnie potrzebujemy. Nasz album rodzinny. Proszę, musisz sobie przypomnieć, tato. Kiedyś byliśmy rodziną. A ty byłeś najlepszym tatą na świecie. Hej!
Mia? O, Mia! Chwila, co mi się stało? Tato, wróciłeś do normalności! O, nie! Trzymaj się z daleka od mojej rodziny. Zobaczmy, czy lubisz czosnek. Nie! No dalej, proszę pani, niech się pani już obudzi. I raz! Co się stało? Właśnie uratowałam ci życie. Teraz naprawdę bym coś zjadła. Wielkie dzięki, skarbie! O, to jest ekscytujące.